Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu wielokrotnie zwracał się do tych, którzy musieli się mierzyć z ogromnym cierpieniem. Duchowny spotykał się z chorymi i skazanymi na marginalizację. Gdy włoski piłkarz usłyszał przerażającą diagnozę, natychmiast przypomniał słowa papieża. Uratowały mu życie. Jan Paweł II szczególną opieką i modlitwą objął osoby, które musiały się mierzyć z cierpieniem. Duchowny wielokrotnie podkreślał, że kuracja i wiara w leczenie są ze sobą nierozerwalne. Chciał, aby ludzie swoje cierpienie traktowali jak doświadczenie. Francesco Acerbi pewnego dnia się źle poczuł. Wkrótce usłyszał śmiertelny wyrok. Sportowiec przypomniał, ile zawdzięcza w walce o zdrowie papieżowi. Francesco Acerbi usłyszał śmiertelną diagnozę. Jan Paweł II stał się dla niego wzorem. Włoski piłkarz w 2013 roku usłyszał diagnozę, rak jądra. Mężczyzna był przerażony. Chociaż w jego karierze świetna passa została przerwana przez kilka potknięć na murawie, okazuje się, że nie tracił wiary w zwycięstwo swojej drużyny. W życiu prywatnym miał jednak jeszcze mniej szczęścia, mężczyzna został poddany operacji i choć wydawało się, że najgorsze ma za sobą, a guzek nie był dramatycznie wielki, okazało się, że choroba nawracała. Nie miałem na to siły, czułem się pokonany. Straciłem z oczu wszystkie moje cele. Wtedy prawie przegrałem swoje życie. Odzyskałem je, gdy zmieniłem zdanie i wróciłem do walki o powrót do zdrowia, mówił piłkarz w jednym z wywiadów. Chciał zawalczyć raz jeszcze na murawie. Poddał się badaniom, nie przeszedł ich. Test antydopingowy okazał się pozytywny. Sportowiec brał już kilka leków, które miały go uratować po operacji guzka na jądrze. Mówił, że to one miały wpływ na wynik. Kolejny cios, brak możliwości realizacji własnej pasji, był dla niego wyjątkowo bolesny. Choroba wróciła. Modlitwa pozostała. Niedługo po testach antydopingowych znów znaleziono na jego jądrze guza. Myślał, że po raz kolejny będzie musiał się poddać i oddać w ręce lekarzy. Myślał o najgorszym. Właśnie wtedy przyszła do niego wyjątkowa myśl. Mężczyzna całkowicie zawierzył się modlitwie. I wtedy przypomniał słowa, które Jan Paweł II powtarzał przez cały swój pontyfikat. Weź swoje życie w swoje ręce i uczyń z niego arcydzieło, opublikował Acerbi na jednym ze swoich kont w mediach społecznościowych. Włoski piłkarz nie poddawał się. Postanowił po raz kolejny zawalczyć o swoje życie, a w jednym z wywiadów wspominał,
jak ważna w kuracji okazała się jego wiara. Zawsze byłem optymistą, ale w tym szczególnym czasie Bóg był dla mnie bardzo ważny. Wierzyłem, że mogę wygrać walkę z rakiem. Mimo nawrotu choroby nie załamałem się i korzystałem z życia. Zachowywałem się normalnie, robiłem na co dzień to samo, co zwykli ludzie, mówił sportowiec. Słowa papieża powtarzał jak mantrę. Dziś jest aktywny i prowadzi zdrowy tryb życia. Nie odciął się od religii i wciąż powtarza słowa Jana Pawła II: chciałby, aby każdy poznał jego historię.